To nie jest historia niebezpiecznej czy bezpiecznej jazdy samochodem. To historia przetrwania. Jak przetrwać na drodze, jak nie stracić prawa jazdy, jeśli zainkasowało się komplet punktów karnych. Dzisiaj bardzo ważny dzień. Kurs dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego. Czyli, mówiąc krótko, odkupienie, dosłownie, za 350 zł 6 punktów karnych poprzez uczestnictwo w szkoleniu. Na sali szkoleniowej Warszawskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na Odlewniczej 2 rzędy 3-osobowych ławek z niewygodnymi krzesełkami. To pewnie dodatkowa kara za łamanie przepisów. Do 20 sala wypełnia się 33 osobami. Kurs ma trwać 6 godzin lekcyjnych po 45 minut i składać się będzie z 2 części, prowadzonych przez psychologa i policjanta. Rozpoczyna pani psycholog. Po wyłączeniu laptopów i odłożeniu komórek dowiadujemy się o agresji, podejmowaniu ryzyka, alkoholu. Dla urozmaicenia co kilkanaście minut pojawia się filmik z internetu. Znam 90% z nich. W sumie dość ciekawe spotkanie, zapamiętałem z niego zdanie, które warte jest umieszczenia na desce rozdzielczej. Nie podejmuj ryzyka, które w danej chwili nie jest absolutnie konieczne. Potem druga część kursu prowadzona przez młodszego inspektora, magistra inżyniera Wojciecha Piasecznego z Komendy Stołecznej. Mówi trochę automatycznie, dość niewyraźnie i szybko, ale po pewnym czasie już się tego nie zauważa. Jego wykład opiera się na prezentacji, wcześniej już dostępnej w internecie, pokazującej nie tylko drastyczne zdjęcia, ale także opowiadającej bliższą historię i dalsze losy ofiar wypadków i ich rodzin. Znałem już tę prezentację, jeszcze nie uzupełniono o nowe zdjęcia, ale i tak robiła na mnie wrażenie. A już na pewno robiła wrażenie na młodych, gniewnych, widzących ją po raz pierwszy. Śmichy, chichy z pierwszej części praktycznie zanikły. Do samochodu wsiadłem po raz pierwszy od 38 dni z zapasem punktowym. 6 punktów pozwala na oddech i skończenie z obawami utraty prawa jazdy przez głupi błąd, zapomnienie włączenia świateł czy złe zaparkowanie. Korzyść z tego odniosłem już podczas powrotu do domu. Zablokowany pierwszy zjazd z ronda blokował całe rondo, a można było pojechać drugim zjazdem, ale po naruszeniu obszaru wyłączonego z ruchu. Pojechałem! I tu zaczyna się trochę mniej spięty, niecały rok niebezpiecznego życia. I'm just looking for change.